post efrem syryjski o poście nadszedł poważny czas postu dla wprowadzenia oblubienicy króla a żeby wspaniale prowadzona weszła na ucztę przyodzianych w białe szaty w czasie której ochrzczona Cudownie rozbłyśnie. Niech jej wieńce uwite będą z dobrych obyczajów, a jej ozdoby z postu. Niech wejdzie wśród okrzyków Hosanna, niech przed nią zapłoną lampy zaopatrzone w olej, który się nie wyczerpuje. Błogosławiony niech będzie Ten, który posłał i w tryumfie przyprowadził, oblubienice jednorodzonego żeby wprowadzić ją do oblubieńczej komnaty swego światła spójrz oto post który dodaje odwagi gromadzi on zbrojny oddział aby walczyć z łakomym pokarmem pokonał owego atletę, którego władzy jadło podlegało szatan pierwszego poddał próbie aby w ten sam sposób zwyciężyć ostatniego. Gdy łakomy się zbliżył, aby go kusić, wówczas uderzył go zapach jego postu i zgłupiał. Błogosławiony niech będzie dobry, który podarował nam post, osuszający źródło pożądania. Spójrz, oto łuk złego jest podniesiony do walki. Każdy winien się zbroić. Duchowy pancerz jest w stanie odparować groty ostrych strzał. Bardzo należy uważać, żeby nikt nie został trafiony, ponieważ ogień pozostaje w tym, komu została zadana rana. Płomienie owego słodkawego ognia niosą z sobą upodobanie w ogniu. Błogosławiony niech będzie dobry, który podarował nam post, mogący ugasić Płonące węgle strzał. Nie przezwycięży słaby wolności, której orężem jest własna wola. Podzielony nie pokona jedności, której obroną jest wspólnota. Społeczność pozostająca w zgodzie jest potężnym morzem. Kto się jednoczy, jest mocny. Kto się dzieli, zostaje wydany na zagładę. Gdy niknie jedność, wspólnota zostaje pochłonięta i zniszczona. Błogosławiony niech będzie ten, który zjednoczył podzielone ludy i ustanowił lud niepodzielony. Błogosławiony niech będzie ten, który dał nam przypowieść. Gdy ją rozważamy, staje się dla nas lustrem, dla naszej niewidzialnej zgody. Przyjrzyjmy się, bracia, widzialnym symbolom, spójrzmy na podpuszczkę. Gdy doda się ją do płynnego mleka, wówczas mleko traci swoją płynność, staje się twarde, związane dużą siłą. Błogosławiony niech będzie ten, który podarował nam miłość, wlewającą w naszą słabość niewidzialną moc. Przyjdźcie. Podczas postu pomyślmy o tym, co czynili głupcy w swym poście. To okropne, że pohańbienie świętego musimy przywołać na usta i dopuścić je do naszych uszu. W święto Paschy zabili Pana Paschy. W święto zamordowali Pana świąt. Boga powiesili na drzewie krzyża, wywyższyli Go i. Wyśmiali, usta, które wołały, ukrzyżuj go, przygotowywały się do czytania świętych ksiąg w Święto Paschy. Czytali w Święto Paschy o tym, jak zabijali baranka w Egipcie ślepy lud. Czytał bez zrozumienia, wyjaśniał bez rozeznania. Czytali o nim w księgach, a powiesili go na drzewie krzyża. Ukrzyżowali i wywyższyli prawdziwego baranka, nabili go na ruszt i piekli. Baranek, który w milczeniu został przebity, był świadkiem ukrzyżowanego baranka swojego wypełnienia. Pomiędzy krzyżującymi go, których widziano, stały niewidoczne zastępy duchowe. Jednorodzonego otoczyły złe demony ze swymi przekleństwami, i prorocy ze swoimi księgami. Mojżesz stał z rozłożonymi rękoma, z opartą o pierś laską. Cud na wysokościach góry rozłożone ręce i podniesiona laska. Jak na Golgocie świadek, jeden z nich przeciwko nim wołał. Ten symbol Zwyciężył Amaleka. Testament Mojżesza jest jak zwierciadło, jest zwrócony ku naszemu panu, i każdy, kto ma zrozumienie, patrzy tu i tam i dostrzega tam symbol w głosie, i widzi tu prawdę w rzeczywistości. O jakaż to prawda? która nawet ślepych przywołuje. Tu jestem. Ślepcy się jej dotknęli i stali się widzącymi, widzący się jej dotknęli i stali się ślepi, ponieważ ukrzyżowali światło.